Trzech górników pozostaje w szpitalach po wstrząsie, do jakiego doszło w czwartek 11 lipca w kopalni rydułtowej. Dziś ruszyły prace kopalnianego zespołu do spraw zagrożeń. Paweł Jędrusik. Górnik, którego uratowali w sobotę ratownicy, dziś obchodzi 32 urodziny. Można powiedzieć, że w prezencie otrzymał drugie życie. Doznał jedynie urazu kręgosłupa. Pacjent jest w stanie stabilnym. Tam nie było żadnych obrażeń, które bezpośrednio zagrażałyby jego życiu. Jest wydolny krążeniowo, oddechowac do okresu hospitalizacji, no to myślę, że na pewno tutaj będzie okres kilku tygodni. Mężczyzna spędził 1150 metrów pod ziemią ponad 50 godzin. Warunki, w których przebywał, były ekstremalne. Stężenie metanu zbliżające się do 5%, temperatura ponad 32 stopnie Celsjusza i bardzo wysoka wilgotność powietrza. Z doświadczenia tych akcji ratowniczych, które tam albo obserwowałem, albo w nich uczestniczyłem, albo nimi kierowałem, to wiem jedno, że człowiek, który jest odcięty, nie wie, jak długo tam jest. On nie ma świadomości czasu. To po pierwsze. Po drugie, on naprawdę nie, nie tęskni do niczego innego, jak tylko do tego, żeby wyjść. Tam się nie myśli o jedzeniu. Bardzo rzadko ma się coś do picia. W poniedziałek rano w Rydultowach zebrał się kopalniany zespół do spraw zagrożeń naturalnych w składzie poszerzonym o specjalistów z zakresu zagrożeń tąpaniami i wentylacyjnych. Na razie, jeśli chodzi o wizję lokalną, nie mamy informacji kiedy ona będzie przeprowadzona, dlatego że na ten moment nadal ten rejon jest zbyt niebezpieczny, aby można było tam wchodzić. Także na razie ten rejon jest zabezpieczony. Zespół uznał już, że możliwe jest wznowienie eksploatacji górniczej na jednej z dwóch ścian w kopalni Redutowy. Ma się to stać jeszcze dziś lub jutro.